jak szyta na miarę. Wygląda pani prześlicznie. Dziękuję. No, mamy dwie opcje. Albo czysty azot dostarczany w butlach do komory, albo stacjonarna instalacja na ciekły azot, tylko że to jest dużo droższa opcja. Ach, ci mężczyźni. Od rana do wieczora tylko interesy, nic ich nie obchodzi. Pójdę jeszcze po welon. Dobrze. To zależy od tego, jak się z nimi umówimy. Wiesz co, Michał, przepraszam cię, muszę kończyć. Pogadamy wieczorem, dobra? Na razie, cześć. Wow. Wyglądasz jak milion dolarów. Mówisz? Wow. Sukienka też kosztuje milion dolarów. O kurczę, tyle kasy za kieckę? Oni chyba zwariowali. Niepotrzebnie przymierzałam, teraz będzie mi tylko żal. No daj spokój, przecież to tylko kawałek szmatki. Ktoś mógłby pomyśleć, że ci bardziej zależy na sukience niż na panu młodym. Mama ci coś mówiła?